Dzień dobry, mamy dzisiaj 27 maja, poniedziałek, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W tym tygodniu wyjątkowo będę nagrywał tylko jeden webinar, tydzień na GPW. Następne nagranie dotyczące rynków zagranicznych będzie dostępne za tydzień. Ma to związek z dużą liczbą pracy, którą obecnie mamy w zespole, o czym dowiedzą się Państwo w przyszłym tygodniu. Dlatego dzisiaj skupiam się na tym, co jest najważniejsze, czyli na polskim rynku. No i w tym webinarze chciałbym oczywiście, jak zwykle, opowiedzieć Państwu o najciekawszych strukturach technicznych, które można zaobserwować, wykorzystując teorię fal Eliota. I zaczynamy od razu od polskich indeksów. No i tak, indeks WIG20, czyli najważniejszy polski indeks, blue chipy, uderzył w tą silną strefę oporu, którą Państwu przedstawiłem kilkanaście tygodni temu, gdy wybijaliśmy się górą z tejże formacji trójkąta. Mówiłem wtedy, że ta formacja przestała obowiązywać, natomiast zasugerowałem, że należy jeszcze uważać, czy przypadkiem nie będzie tu pewnego rodzaju pułapka nabyki zbudowana właśnie na tymże oporze. Opór na razie działa, dodatkowo zmienność w ostatnim czasie maleje, co też sugeruje takie napięcie sytuacji. Mamy formację klina kończącego, no i na wykresie tygodniowym, jeśli sobie zbliżymy, to widać, że powstała formacja objęcia Bessy. Ewidentnie niedźwiedzie próbują zatrzymać byki, próbują zbudować jakąś formację odwrotu. Na wykresie dziennym oczywiście mamy jeszcze negatywną dywergencję. No i tym samym to może być potencjalnie moment zwrotny na rynku. Jeśli wybilibyśmy się dołem z tego klina, no to wtedy najprawdopodobniej mogłaby się rozpocząć tendencja spadkowa zmierzająca przynajmniej do dna po fali drugiej tego klina. Jeśli natomiast wybijemy się górą, sforsujemy tą strefę oporu, no to wtedy otwiera się oczywiście droga do znacznie wyższych poziomów. Ale na razie sytuacja jest napięta, zwłaszcza że najważniejszy sektor dla indeksu WIG20, czyli banki, również pokazują pewne oznaki słabości, przynajmniej w takim krótkim okresie. Większość banków pracuje nad zbudowaniem impulsów spadkowych. Omówię to na przykładzie Aliora, mamy tutaj falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią. Jesteśmy obecnie w okresie konsolidacyjnym, być może fala czwarta. No jeśli byśmy do tego dokręcili falę piątą, no to niedźwiedziom udałoby się zbudować strukturę impulsową spadkową, która mogłaby być początkiem odwrócenia trendu. Jeśli oczywiście nie, no to wtedy cały czas byłoby szanse na kontynuację tej sekwencji wzrostowej. Natomiast na bankach skupię się więcej w przyszłym tygodniu, dlatego że zamkniemy wtedy świece miesięczne. A te świeczki miesięczne wyglądają nad wyraz interesująco, ponieważ na wielu bankach niedźwiedzie próbują zaakcentować swoją obecność, budując formacje świecowe odwrócenia trendu. Natomiast formacja świecowa oczywiście jest wtedy istotna, gdy ona się zrealizuje. Więc mamy jeszcze tydzień czasu, no i z tego względu przez ten tydzień czasu sytuacja techniczna na bankach będzie nad wyraz ciekawa, bo ona może wyznaczyć nam trend na indeksie WIG20 na najbliższy czas. Na Alior Banku próbujemy zbudować formację objęcia Bessy. Na banku handlowym zbudowaliśmy już spadającą gwiazdę i tutaj również mamy malutką tą świecę, ale gdyby udało się nieco ściągnąć kurs niżej, też mielibyśmy formację objęcia Bessy. ING tutaj z odcięciem dywidendy zbudował te negatywne formacje świecowe. Na mBanku mamy objęcie Bessy i korygujemy się do górnego ograniczenia klina, z którego wybiliśmy się górą. Na Millennium było objęcie Bessy i także silniejszy ruch spadkowy. Na Pekao S.A. takie objęcie Bessy powstało w zeszłym miesiącu. Na Pekao BP budujemy obecnie objęcie Bessy, czyli wiele takich struktur sugerujących pewną zadyszkę. Ma to też związek z pewną niepewnością, co dalej, czy te stopy procentowe dalej będą rosły albo będą się utrzymywały na obecnym poziomie, czy to być może moment, gdzie należy wypatrywać obniżek stóp procentowych i wtedy byłby to oczywiście taki fundamentalny moment do
zmniejszania pozycji w bankach, bo wraz ze spadkiem stóp wyniki banków będą się po prostu psuły. No i być może właśnie ta walka niedźwiedzi i byków na obecnych poziomach i próba budowania tych negatywnych formacji świecowych jest związana z tą retoryką. W sektorze finansowym mam jeszcze do omówienia dwa walory, Kruka i XTB. Zacznijmy od Kruka, bo tu mamy bardzo ciekawą, taką pozytywną formację techniczną. Wybiliśmy się górą z formacji trójkąta. Być może zbudowaliśmy falę pierwszą w nowej piątce wzrostowej, która nam dokręci większą falę piątą. No i obecnie korygujemy się do silnego wsparcia. To wsparcie jest złożone tutaj z wielu istotnych technicznych poziomów. Teoretycznie taki retest oporu, który obecnie pełni funkcję wsparcia, to jest miejsce, gdzie mogłaby się rozpocząć właściwa sekwencja wzrostowa. Tu alternatywnie można wyróżnić jeszcze nieco inny kształt formacji trójkąta, czyli mogliśmy zbudować falę D i teraz finalizujemy falę E. W obu tych sytuacjach walor miałby szansę na kontynuowanie wzrostów jakieś 20-25% wyżej do 570 złotych. No i oczywiście przebicie dołka falicy neguje ten buliszowy wariant falowy i otwiera nam drogę do przeceny na 300 złotych. Drugi walor, o którym należałoby tutaj kilka słów powiedzieć, to jest XTB. Tu specjalnie pokażę Państwu ten walor na wykresie w skali. Opiszemy trochę. Że na wykresie w skali arytmetycznej, a nie w skali semilogarytmicznej, którą używam, bo na tym wykresie oczywiście najprościej widać hiperbole wzrostowe. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą z tego, co już Państwu mówię, czy też piszę w atrakcjach dnia, dla mnie z perspektywy technika bańka inwestycyjna powstaje wtedy, gdy mamy z perspektywy teorii fal Eliota wydłużoną falę piątą, idealnie jeśli podfala piąta tejże większej piątki również się wydłuża. I oprócz tego widzę hiperbolę wzrostową, a także rekordowe poziomy wykupienia na RSI. No i XTB spełnia wszystkie warunki, abyśmy mogli określić, że na tym walorze buduje się bańka inwestycyjna. Bańka inwestycyjna po pęknięciu wraca do dna podfali drugiej bądź dna fali czwartej, czyli to są okolice 30 zł. Według klasycznych metod analizy technicznej przecenia się 80%. Natomiast oczywiście z bańkami jest tak, że nigdy nie wiemy dokładnie, kiedy ta bańka pęknie, ponieważ tutaj możemy podążać na kolejne te sekwencje wzrostowe, tu nie, na kolejne sekwencje, przepraszam, na kolejne proporcje falowe. Tu niewykluczone, że kolejna świeca będzie jeszcze większa. Natomiast jest to coś, na co należy zwrócić uwagę, co należy obserwować. Bo ta zmiana trendu wtedy jest bardzo, bardzo gwałtowna. No ale widać po kursie akcji, że inwestorzy weszli tutaj w pewną rodzaju manię inwestycyjną, FOMO. Tak w ogóle na polskim rynku mamy bardzo dużo walorów, gdzie mamy zbudowane, wydłużone fale piąte. No i nie ukrywam, że tak jak 10 lat obserwuję polski rynek, no to nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby tyle pojedynczych spółek budowało takie układy techniczne. Być może jest to oznaka lepszego sentymentu na polskim rynku, być może jest to oznaka napływu nowych inwestorów na rynek, a być może jest to po prostu oznaka końca hossy. Kolejna branża warta tutaj omówienia to sektor technologiczny, to także mamy kilka ciekawych wykresów i zacznijmy od CD Projektu, ponieważ CD Projekt uderzył w ważny opór. Ten opór był zbudowany z odniesienia FIBO, a także proporcji falowej, ale mamy tutaj potencjalnie symetryczną formację głowy z ramionami. No i dodatkowo na obecnym poziomie mogliśmy zbudować falę B w tym drugim spadkowym zygzaku ABC, który celowałby w minima z 2022 roku. Mamy też negatywną dywergencję. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że jeśli niedźwiedzie wykorzystają tą zaporę podażową i ściągną cenę na szczyt fali A, czyli te 123 złote, no to wtedy ta sekwencja wzrostowa będzie trójfalowa. I to będzie potwierdzenie tego, że prawdopodobnie będziemy testować linię szyi, a jej przełamanie otwiera nam drogę na wieloletnie minima. Jeśli natomiast na tym technicznej barierze zbudujemy tylko konsolidację, to niewykluczone, że wtedy będzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, no i pójdziemy wyżej, wybijając 176 i podążając na 200 zł. Więc bardzo ważna strefa, gdzie będą się decydować losy dalszego
trendu. Na Ten Square Games najprawdopodobniej mogliśmy sfinalizować już falę E, która zwieńczyła nam trójkąta. W takiej sytuacji, jeśli doszłoby do przełamania dolnego ramienia trójkąta i dołka fali D, no to otworzyłaby nam się droga do najniższych poziomów historii. Oczywiście alternatywa jest cały czas taka sama dla Ten Square Games, ponieważ szczyt fali C jest płytki, tylko 38,2% zniesienia Fibonacciego fali A. Klasycznie powinno być to 61,8, więc niewykluczone, że jak wybijemy się górą z tej dotychczasowej formacji trójkąta, to po prostu ta konsolidacja wydłuży nam się w czasie, no i wtedy byśmy mogli podejść na 130 zł. A 11-bit tutaj rozwija cały czas to odreagowanie, o którym Państwu mówiłem, pokazywałem. Została już zrealizowana pozytywna dywergencja na RSI, czyli ten sygnał już nie obowiązuje. No i po zakończeniu fali A mamy takie spektakularne, bo 30% odreagowanie w raptem 1,5 miesiąca. Natomiast to zaraz będziemy testować istotny opór, gdzie zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy wracamy do trendu wzrostowego, wydłużając tego 5-letniego klina. I wtedy mamy perspektywę otwartą na 800 zł, czy też kończymy falę B, czy też falę drugą, no i potem w ruchu spadkowym kierujemy się w stronę 400 zł. Na krótszym interwale czasowym, może na 4-godzinówce, widać, że mamy jedną sekwencję wzrostową. Tu jest bardzo krótka korekta w formacji trójkąta, no i budujemy tą drugą sekwencję wzrostową. I ten test strefy 640 dla 11-bitu będzie bardzo istotny. Na Allegro wybiliśmy szczyt fali B. Zbudowaliśmy co prawda tutaj formację Wisielca. Nie jest to zbyt pozytywna formacja techniczna, raczej formacja odwrócenia trendu, ale tak, minimalny zasięg wzrostu w tejże strukturze korekcyjnej został zrealizowany. O tym trzeba pamiętać. Te 40 zł to jest ten minimalny target, więc tutaj teoretycznie struktura wzrostowa mogłaby się zakończyć. Natomiast potrzebowalibyśmy wybić na chwilę obecną okolice 30 zł dołek fali E, żeby to się potwierdziło, ale z drugiej strony droga do tych 50 zł jest cały czas otwarta. Na Komarchu prawdopodobnie wybiliśmy się bądź wybijamy się górą. To w zależności od tego, w jaki sposób poprowadzimy sobie górne ramię trójkąta. Z tejże formacji trójkąta, która zbudowała falę czwartą, tym samym być może historyczne szczyty i 320 zł. To są poziomy, które osiągniemy na tej walorze. Znowu przebicie dołka fali A neguje nam tą strukturę techniczną i otwiera niedźwiedzią drogę do znacznie głębszej wtedy przeceny. Kolejny ciekawy walor to data walk. To jak Państwo pamiętają, realizowaliśmy w atrakcjach dnia cały ten ruch spadkowy. Wcześniej jeszcze pokazywałem Państwu wybicie górą z tej formacji trójkąta i pokazywałem również tą rozległą pozytywną dywergencję i miejsce do odreagowania. No i faktycznie data walk odreagował spektakularnie, bo tutaj w bardzo krótkim okresie czasu walor zyskał 150%. Natomiast sygnały wynikające z pozytywnych dywergencji zostały już zrealizowane. I na chwilę obecną wygląda to tak, że po zakończeniu Bessy zbudowaliśmy falę pierwszą, drugą, trzecią i obecnie konsolidujemy się, tworząc czwórkę. Więc jeśli jeszcze się trochę byśmy skorygowali, trochę wydłużyli w czasie tą konsolidację, to z rejonu 60 zł mogłaby się rozpocząć fala piąta, która mogłaby zmierzać do 90 zł. Jeśli tak by się stało, w długim terminie byłby to sygnał rozpoczęcia większej hossy, czyli fali pierwszej w kolejnej piątce wzrostowej. No i też tutaj trzeba zauważyć, że gdybyśmy doszli do tych poziomów, to byłoby to idealne miejsce także na zbudowanie potencjalnie formacji głowy z ramionami, a dokładnie odwróconej RGR-ki. Mielibyśmy lewe ramię, linię szyi, głowę, czy też tu podwójną głowę. No i wtedy fala druga budowałaby drugie ramię. Czyli najpierw po lekkiej korekcie możliwy wzrost na 90, no i to jest miejsce, gdzie wtedy najprawdopodobniej powstałaby tutaj negatywna dywergencja i to byłoby miejsce do rozpoczęcia ruchu odwrotnego. Natomiast jeśli wybijemy dołek fali A przedwcześnie, to będzie to oznaczało, że zbudowaliśmy tylko trójfalową sekwencję wzrostową, no i wtedy byłoby ryzyko poprawienia raz jeszcze minimów. Dzisiaj dużo będę mówił o technologii, bo tu jest dużo ciekawych walorów. Na CI Games próbujemy po raz kolejny budować odwróconą RGR-kę. Ta pierwsza odwrócona RGR-ka okazała się formacją trójkąta i poprawiliśmy minima, ale proszę zobaczyć tutaj książkowe zachowanie CI Games.
po bańce inwestycyjnej, czyli wydłużonej piące i hiperboli wzrostowej, walor praktycznie co do grosza skorygował się 80% od szczytu, skąd zaczęło się odreagowanie. Niewykluczone, że jeśli że poprawimy jeszcze te okolice 1,68, 1,60 to jest piękne miejsce do zakończenia fali drugiej i prawego ramienia w odwróconej RGRC, co mogłoby dać nam perspektywę wzrostów na 2,70. No i tu znowu ten sam scenariusz co wcześniej. Przebicie poziomu głowy neguje nam tą pozytywną formację techniczną. No i to by oznaczało najprawdopodobniej kontynuację przeceny do poziomów już groszowych na tymże walorze. W przypadku Creepy Jar pokazywałem Państwu tą formację trójkąta. Najpierw to odbicie na falę E i po zakończeniu fali E z poziomu 600 zł przełamaliśmy dolne ramię trójkąta, następnie retestowaliśmy ten poziom i ta wyprzedaż nabiera na sile. 450 zł mniej więcej to są zasięgi wybicia z tej formacji trójkąta, gdzie mógłby się zakończyć ten pięciofalowy impuls, po którym powinno się rozpocząć większe odreagowanie. Oczywiście fala piąta może się nam wydłużać w czasie, wtedy pewnie na celowniku byłyby minima z 2022 roku, zresztą one wypadają bardzo blisko tego zasięgu wybicia z formacji trójkąta. Natomiast byki mogą liczyć na to, że minimalny target przeceny został już zrealizowany i jesteśmy mocno wyprzedani na RSI, czyli byki mogą liczyć na to, że lada moment rozpocznie się odwrócenie trendu. I jeszcze trzy walory na tym segmencie. Na szybko People Can Fly Group. Jesteśmy w bardzo silnym trendzie spadkowym. Natomiast należy zwrócić uwagę, że powstała pozytywna dywergencja na RSI. To jeszcze nic, bo pozytywne dywergencje to jest za mało. Natomiast jeśli udałoby się wyłamać tą górną bandę kanału spadkowego i na przykład zbudować tutaj odwróconą RGR-kę, wtedy byłby to sygnał do odwrócenia trendu, więc walor warty obserwacji. CyberFox, podobnie jak XTB, tu znowu mamy formację z wydłużoną falą piątą. Mamy jeszcze dość rozległą, tą negatywną dywergencję. Jest proporcja falowa. Jak wyłączymy semilogarytmiczny wykres i przełączymy się na wykres w skali arytmetycznej, to widać wtedy ten taki pionowy ruch wzrostowy. Zresztą charakterystyczne często jest to w wydłużonych piątkach, że ostatnia świeca budująca tą falę jest najbardziej rozciągnięta w czasie, w sensie największa, najbardziej dynamiczna. To odpowiada temu kupowaniu szczytów przez ulicę, to są poziomy, gdzie niedźwiedzie mogłyby próbować przejąć kontrolę nad ceną. Natomiast pytanie jest, czy wykorzystają te warunki. Jeśli tak, jeśli potem wbiją dołek fali czwartej, no to mielibyśmy potwierdzenie odwrotu. No i oczywiście tutaj targety spadkowe 46 czy 33, według klasycznych metod 28, czyli 80% od szczytu. Natomiast jeśli bykom uda się pchnąć nieco wyżej, zanegować tą negatywną dywergencję na RSI, to niewykluczone, że jeszcze gdzieś być może nawet okolice 200 zł zostaną przetestowane. Na końcu tekst, czyli dawny live chat. I tu zwracam uwagę na pozytywną dywergencję, która powstała na tygodniówce oraz fakt silnego wsparcia, które mamy w okolicach. No i niewykluczone, że wkrótce gdzieś na tym wsparciu ta tendencja spadkowa mogłaby się zatrzymać. I proszę zobaczyć, gdyby powstało nam potencjalne odreagowanie, mielibyśmy piękną formację głowy z ramionami. Lewe ramię, symetryczna formacja, linia szyi, podwójna głowa i potem prawe ramię. I dodatkowo na wykresie dziennym widać od szczytu impuls spadkowy. No i wybiliśmy się tutaj z formacji trójkąta dołem. Tutaj być może dojdziemy jeszcze do tych okolic 76 zł. Natomiast widać, że ten minimalny target przeceny został już osiągnięty, czyli poprawienie dołka fali B. No i na chwilę obecną byki próbują budować formację młotka. Zobaczymy, jak się zakończy tydzień, a także ta świeczka dzienna. Natomiast potencjalnie być może tutaj zbliża się nam odreagowanie z tą na wzór tej RGR-ki. W przypadku energetyki, tutaj dosłownie już szybciutko, w przypadku PGE zatrzymaliśmy się na ważnym oporze, zbudowaliśmy formację spadającej gwiazdy. No i jeśli tutaj niedźwiedzie ściągnęłyby cenę na tą linię szyi i doszłoby do jej przełamania, no to otwieramy sobie drogę do 4 zł. Tu musimy wybić ten poziom głowy, aby zanegować tą strukturę
bearishową i móc kontynuować wzrosty na 15. Z kolei walor, który wygląda najciekawiej, to jest Tauron. Tutaj w przypadku Tauronu wielokrotnie mówiłem Państwu o tym bardzo ważnym wsparciu w rejonie 2,80-2,90 zł. Mieliśmy tam mnóstwo poziomów technicznych, domknięcie luki Hossy. No i od tego poziomu jeszcze mieliśmy tą pozytywną dywergencję. Walor bardzo silnie zyskiwał na wartości. Oczywiście tu były powody fundamentalne, przywrócenie wiary w nabę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wygląda to z perspektywy technicznej na zakończenie fali czwartej. Natomiast głębokość tej korekty sugeruje, że piątka może nam się wydłużyć. I w takiej sytuacji otwieramy sobie drogę na 6,60. To, co byłoby negatywne, to poprawienie dołka, bo wtedy tutaj niedźwiedzie mogłyby myśleć o zbudowaniu formacji klina wprowadzającego, więc poprawienie minimów będzie wtedy bearishowe. Natomiast na chwilę obecną wygląda na to, że byki tutaj mogą pokusić się o wydłużenie tejże sekwencji wzrostowej. W przypadku telekomunikacji bardzo istotnie prezentuje nam się tutaj cyfrowy Polsat. Dlaczego? Na cyfrowym Polsacie wybiliśmy się górą z tego klina kończącego. Przełamaliśmy czerwoną linię trendu i wykorzystaliśmy tą ogromną pozytywną dywergencję. Ta dywergencja już nie obowiązuje. Wyszliśmy powyżej 50, więc sygnał został zrealizowany. No i ten ruch jest taki dość spektakularny. Zresztą widać jedną wielką białą świecę. No też pytanie, jak skończymy ten miesiąc. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej, tutaj na wykresie dziennym, mamy pięć fal wzrostowych. Zakończony impuls jeszcze w idealnym miejscu, żeby tutaj podeprzeć sobie linię szyi do odwróconej RGR-ki. No i w takiej sytuacji niewykluczone, że za chwilę rozpocznie się jakaś kontra ruch spadkowy zmierzający w stronę 11 zł. Bo tam mamy idealny moment, idealne miejsce do zbudowania prawego ramienia. Tam też znajduje się 61,8% zniesienia Fibonacciego. Czyli po takiej kontrze mielibyśmy dopełnioną, idealną książkową strukturę odwrócenia trendu. No i jeśli z tych poziomów byśmy się pozbierali, no to kolejny zasięg wzrostów to okolice 18 zł. Natomiast jeśli przebijemy poziom głowy, no to będziemy tutaj kontynuować sekwencje spadkowe i wtedy co by się okazało, że ten clean to nie była fala C, tylko fala pierwsza w pięciu falach spadkowych budujących falę C, co by oznaczało, że cyfrowy mógłby oczywiście znacznie głębiej schodzić. Z takich jeszcze ciekawych walorów, bo nie chcę przedłużać tego webinaru, Dom Development na wykresie długoterminowym i proszę zobaczyć, że na wykresie długoterminowym ustanowiliśmy historyczne szczyty w tym miesiącu, natomiast budujemy wydłużoną falę piątą. Tu mamy poziom równości fal. Praktycznie jesteśmy na najwyższych poziomach wykupienia w historii. No i jeśli połączymy sobie to z informacjami, które napłynęły w weekend z partii z trzeciej drogi, czyli z Polski 2050 o tym, że nie zostanie poparty program mieszkania na start, czyli tego kredytu 0%, no to niewykluczone, że mogą być tutaj jakieś negatywne implikacje w przyszłości dla tego waloru. Natomiast ciekawie technicznie walor wygląda, bo no ta fala piąta wydłużona, to oczywiście znowu wyłączmy logarytm, żeby to widać, to jest dowód na uformowanie bańki. Wybiliśmy już górną bandę tego rozszerzającego się klina. Ta świeca również jest taka najbardziej dynamiczna z poprzednich, więc kolejny walor kształtujący to samo, co pokazywany na początku XTB. A propos baniek, to jeszcze jest do pokazania Budimex. Oczywiście w ujęciu długoterminowym to jest chyba najbardziej spektakularna struktura. No bo ta fala wzrostowa to jest praktycznie pionowa winda do góry. Natomiast na co warto zwrócić uwagę na Budimexie? Tutaj testujemy kolejne poziomy wydłużenia. No i to też Budimex jest świetnym przykładem na to, co się dzieje z bańkami. Mogliśmy zakończyć ten ruch wzrostowy w rejonie 400 zł, mogliśmy zakończyć go w rejonie 600 zł, ale popyt cały czas pcha walor wyżej na coraz większe te proporcje falowe. Natomiast ustanowiliśmy najwyższy poziom wykupienia w historii, budując negatywną dywergencję, ale to jest kolejny walor na GPW, który taką strukturę wzrostową ukształtował. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, Neuka ustanowiła historyczne maksima.
Tu wybiliśmy się górą z tego trójkąta, ustanowiliśmy te historyczne maksima i teoretycznie minimalny zasięg wzrostów został zrealizowany, więc pewnie tutaj niedźwiedzie będą liczyły na to, że lada moment dojdzie do odwrócenia tej sekwencji wzrostowej. Potwierdzeniem mogło być przełamanie tego dolnego ramienia trójkąta, natomiast byki mają jeszcze otwartą drogę do 1100, gdzie znajdują się ciekawe projekcje falowe, ale historyczny szczyt na Neuce jest już faktem. W przypadku Selon Farmy, proszę zobaczyć, tutaj pokazywałem w jednej z atrakcji dnia dwa scenariusze, dwie różne formacje trójkąta z potencjalnymi możliwościami wybicia. Natomiast ewidentnie ostatnio walor mocno zareagował na oporze, no i znowu tym samym jesteśmy bliżej dolnych band tego niebieskiego trójkąta i ten scenariusz niebieski wydaje się trochę bardziej realny od różowego. Natomiast wszystko zależy, czy wybijemy się dołem, bo jeśli nie, jeśli z tych poziomów będzie odbicie, wybijemy się górą, to wtedy ten scenariusz różowy będzie w mocy z opcją wzrostów na 24. Jeśli sforsujemy wsparcie, na których obecnie jesteśmy, to otwiera się opcja na 10 zł. Czyli bardzo ciekawie ten walor wygląda technicznie i wkrótce ten silny ruch kierunkowy powinien się pojawić, bo jeśli wybiliśmy się górą z wariantu różowego, to oczywiście ten ruch już jest przed nami, natomiast w tym wariancie niebieskim zbliżamy się do końca wierzchołka, więc to też informacja o tym zbliżającym się ruchu. W przypadku indeksu WIG20 tutaj chciałem dosłownie pokazać Państwu trzy walory, bo reszta nareszcie mniej więcej dzieje się to, co ostatnio Państwu pokazywałem. Natomiast tutaj KGHM zawrócił na bardzo ważnym oporze. I potencjalnie, gdy dodamy do tego to silne cofnięcie kontraktów terminowych na miedź, mogliśmy zakończyć trójfalowego zygzaka wzrostowego, który zbudował falę B. Jeśli niedźwiedzie przejmą kontrolę na tym węźle cenowym i będą kontynuować ruch w dół, no to mamy perspektywę na 50-60 zł, czyli Bessa została tylko odwleczona w czasie. Jeśli natomiast sforsujemy ten ważny opór, no to wtedy historyczne szczyty przed nami. Bardzo ciekawie wyglądało JSW, bo po przełamaniu linii szyi mówiłem Państwu o tym, że należałoby liczyć na odreagowanie i retest tej linii szyi. No i faktycznie walor zyskał dość mocno, bo tutaj zyskaliśmy 15% na wartości. Retest linii szyi stał się faktem, no i to przepięknie wygląda na tygodniówce, bo po tym reteście teoretycznie z tych poziomów moglibyśmy zaczynać właściwą przecenę. A proszę pamiętać, że zasięgi tejże formacji RGR wypadają na historycznych minimach. Tutaj cały czas byki mogą liczyć na to, że budujemy trójfalową sekwencję spadkową, no i że wrócimy do tej sekwencji wzrostowej, ale potrzebowalibyśmy wybić szczyt fali drugiej, aby ten scenariusz się potwierdził. W przypadku Kent, dosłownie na moment, wyjście dołem z kanału, być może jest to sygnał czegoś większego. Natomiast najistotniej chyba zachował się tutaj PKN Orlen, bo na Orlenie w końcu udało się bykom wybić górą z formacji trójkąta dotychczasowej. Ta dotychczasowa formacja wyglądała w taki sposób. No i przełamaliśmy czerwoną linię trendu spadkowego, i była to opcja na kontynuację wzrostu w stronę 100 zł, co też pokazywałem Państwu w atrakcji dnia. I tam sugerowałem, że należy uważać na 61,8% zniesienia Fibonacciego, bo być może na tym poziomie skontrują niedźwiedzie, być może zanurkujemy pod czerwoną linię trendu i się okaże, że to wybicie było pułapką na byki. No i dokładnie tak się stało. Tu oczywiście konferencja Orlenu była przyczyną takiej przeceny, ale na chwilę obecną należałoby po prostu powiedzieć, że zbudowaliśmy falę C w tejże formacji trójkąta, fala D, fala E, no i czekamy na dalsze wybicie kierunkowe. W przypadku MWIG-u zacznijmy od Amiki. Amika zakończona formacja trójkąta. Ładnie odreagowaliśmy z poziomów, które Państwu pokazywałem, i dokładnie, prawie idealnie zatrzymaliśmy się na 61,8. Tym samym formacja trójkąta mogła się zakończyć. Jeśli wybijemy dołek fali D, wybijając się dołem z formacji trójkąta, no to wtedy będziemy mieć otwarte perspektywy gdzieś do głębokiej przeceny zmierzającej w stronę 50 zł. Z kolei wybicie szczytu fali C i wybicie górą z formacji trójkąta otwiera nam drogę na 110. Znowu ważne miejsce na CCC. CCC jest po spektakularnym rajdzie, oczywiście w ujęciu krótkoterminowym. Tu znowu mamy hiperbolę, czyli znowu mamy tylko że krótkoterminową bańkę inwestycyjną. Jest to silna zapora. Jeśli na tej zaporze
do głosu dojdą niedźwiedzie, to jest opcja powrotu do dolnej bandy kanału wzrostowego bądź wybicia fali W, bo jest tutaj hipoteza kształtowania podwójnego zygzaka spadkowego. W wariancie bullishowym mamy jedynkę, dwójkę i ta fala trzecia powinna z impetem przełamać ten opór. No i wtedy trójka, czwórka, piątka wędruje na historyczne maksima. Intercard wciąż niezdecydowany, tutaj wciąż konsolidacja bądź linia szyi, więc nie mamy cały czas sygnału, natomiast autoparter zbliża się do linii szyi. Natomiast tu też trzeba pamiętać oczywiście o tym, że linia szyi zawsze alternatywnie może być rozpisana jako formacja trójkąta, więc zbliżamy się na sektorze automotive do jakiegoś silnego ruchu, bo jeden i drugi walor buduje albo formację trójkąta, albo RGR-kę, no i przełamanie linii szyi to jest początek silniejszej bessy, wybicie górą z formacji trójkąta, to jest opcja na jeszcze jedno poprawienie historycznych maksimów. W przypadku Amrestu być może również zakończyliśmy formację trójkąta, tu wtedy czekamy oczywiście na ruchy kierunkowe, czyli wybicie dołka fali D i wybicie dołem z formacji trójkąta, bądź też wybicie szczytu fali A. Natomiast po tej konsolidacji należałoby się spodziewać bardziej dynamicznego ruchu. Forte w zeszłym tygodniu, przepraszam, nie Forte, Forte zaraz Państwu opiszę. Pepco zanotowało ten silny ruch wzrostowy. No i teraz to jest ciekawe, ponieważ niewykluczone, że ta fala trzecia jest dalej tutaj kształtowana. Mamy jedynkę, dwójkę, no i potencjalnie, jeśli nie cofniemy się do tej luki Hossy i będziemy kontynuować wzrosty, no to 28 bądź 35 na horyzoncie, ale w wariancie alternatywnym. W wariancie alternatywnym mogła nam się zakończyć fala C w tejże konsolidacji, po prostu na wyższym zniesieniu. Tu gdzieś pewnie będzie, podejrzewam, że 78,6% zniesienia FIBO. Więc wygląda to mocno bullishowo, no ale trzeba pamiętać jeszcze oczywiście o tej opcji alternatywnej. Z kolei na tygodniówce złamana ta linia trendu spadkowego, więc to jest jakby potwierdzenie siły niedźwiedzi. Pytanie, czy oczywiście ona zostanie wykorzystana. Ciekawie wygląda Forte, o nim miałem właśnie wspomnieć, bo tutaj zakończyła nam się konsolidacja w formacji trójkąta i byki podejmują próbę wybicia się górą z tejże formacji i przełamania szczytu fali D. Jeśli do tego przybijemy ten szczyt fali B, bo tutaj jest jeszcze taka bardzo szeroka, niewdzięczna strefa oporu dla byków. Jeśli uporamy się z tą strefą oporu, no to wtedy mamy otwartą drogę na 27, natomiast przebicie dołka fali C otwiera nam drogę na 17, czyli na historyczne minima. I na końcu jeszcze chciałem opowiedzieć Państwu nie o Sanoku. Na końcu chciałem opowiedzieć Państwu o Rainbow, bo tu jest kolejny walor budujący wydłużoną piątkę, czyli potencjalnie bańkę inwestycyjną. Mamy wydłużoną falę piątą, z wydłużoną podfalą piątą, z wydłużoną podfalką piątą. Oczywiście widać gołym okiem hiperbolę wzrostową. Znowu największa świeca to jest ten miesiąc. No i potencjalnie, jeszcze był najwyższy poziom ryzyka w historii, uderzyliśmy w zaporę. Potencjalnie miejsce końca Bessy. Natomiast musimy tutaj poczekać na jakąś sekwencję impulsową, ruch korekcyjny i tą mocną dynamikę w dół, ale należy uważać, bo potencjalnie istotne miejsce. Jeśli to byłby koniec tej bańki na Rainbowle, no to targety, przeceny to są okolice 45 zł. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, w przypadku Budimexu bańki mogą rosnąć do poziomów, których inwestorzy się nie spodziewają. Na dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Przypominam, nie ma dzisiaj tygodnia na giełdach zagranicznych, dwa webinary powinny się już regularnie pojawić w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.